To na stół. To na stół ja. Znaczy mnie to nie obchodzi, że ty jesteś jego kochanką, albo że się pierdolicie tutaj na boku. To jest wolny kraj, to idź kurwa, to idź na policję, kurwa, tępa pisze. A ja przepraszam bardzo, proszę to dzieci mogą poprosić o kulturę? Spierdalają, kurwa. Patrzę, ale niech pan się odzywa, to są bardzo dzieci. Bardzo zajebane. Dzieci powinny w domu siedzieć, a nie w klubie Milano. Ty, gościu! Znowu życie kultury? Możemy rozwiązać to przy stole. Z hamem przy stole? Chyba na zewnątrz. Dobra, i jedziemy. No możemy nawet. Czekaj. Możemy nawet moją zagrać. Wiesz, ja mam taką swoją. Ona tak się nazywa. Biedronka. Ona ma takie kropki. Co się gapisz, kurwa? To jest taki laska robić? Tak. Człowieku, uspokój się, na swoje prowadzę. Wzywasz moją żonę. To jest twoja żona, może to jest twoja, nie wiem, kochanka, kurwa, nie wiem. Nie przedstawiliśmy się sobie. Przepraszam panu, panowie, pan czekaj. Zdecydowanie. Zapraszam do baru, rozliczyć się śmiechem, do innego klubu. Dobrze. Niestety, jeżeli już tyle osób składa skargi, to niestety nie będą panowie mile widziani w naszym klubie. No dobrze, nie ma problemu. A mógłby ktoś z państwa zostać, bo panowie naprawdę się rzucają. My już idziemy, ja dzisiaj nie niech pan nie dyskutuje z pan Hanki i Szczele. Odzywaliśmy się do pana kulturalnie, prosząc o zachowanie kultury, nie rzucanie wulgary z nas. Ale myśmy nie zaczęli. Ale nieważne, ale ja pana prosiłam kulturalnie. W jaki sposób się pan odzywa? A kim ty, kurwa, jesteś z nami? Po pierwsze, nie jesteśmy w chamie na ty. Co za nim jesteś, kurwa? Już idziemy stąd. No już idziemy stąd! Dobra. Spokojnie, już idziemy stąd. Przepraszam. Patrz, się już idziemy. Bez dyskusji. Bez dyskusji idziemy.